często spotykam się z opinią, że na nasz program czeka się jak na serial telewizyjny. A jak serial telewizyjny, to emocje, przywiązanie do głównych postaci. A taką postacią główną w naszego programu od kilkunastu lat jest Ryszard Bonisławski. Dlatego też czuję się w obowiązku uprzedzić Państwa, że kilka najbliższych programów będzie bez udziału Ryszarda Bonisławskiego. Przyczyną jest kontuzja. Ryszardowi Bonisławskiemu życzymy powrotu szybkiego do zdrowia, a Piotrowi Machlańskiemu powodzenia. XIX wieku przejął prowadzenie rodzinnego interesu po ojcu, to znaczy prowadzenie niewielkiego sklepu na Starym Mieście, często podróżował w południowe krańce naszego miasta. Tam rosło prawdziwe imperium bawełniane Karola Wilhelma Scheiblera, najbogatszego łodzianina XIX stulecia. Kiedy w 1865 roku zaczął handlować towarami szajblerowskimi, marzyło mu się, by stworzyć jeszcze większe imperium. Imperium, które przebiłoby Księży Młyn. Izrael Kalmanowicz Poznański. Już po kilkunastu latach dopiął swego. Scheibler miał najdłuższą przędzalnię w Europie. Izrael wybudował najwyższą i najpotężniejszą. W 1889 roku w tej przędzalni pracowało blisko 80 tysięcy krzeciów. Monumentalność przędzalni jednych zachwycała, innych zadziwiała. Inni wreszcie czuli potężny respekt przed jej ogromem. Izrael Kalmanowicz Poznański, budując swoją potężną twierdzę, wzorował się na średniowiecznych zamkach. Potężne wieże, które z jednej strony flankują całość założenia, z drugiej strony w części centralnej opinają serce fabryki, serce przędzalni, w której znajdowała się maszyna parowa. Za pomocą specjalnych wałów umieszczonych pod sufitem hal fabrycznych napędzała konkretne wrzeciona. Przędzalnia nie była pierwszym budynkiem fabrycznym wzniesionym przez Izraela Poznańskiego przy ulicy Ogrodowej. Najstarsza była tkalnia, wzniesiona w 1872 roku. Typowy jak na tamten czas parterowy budynek fabryczny, w którym umieszczone były krosna. Pierwotnie znajdowało się tam 200 krosien, po 30 latach ponad 2600. Tuż za tkalnią wzniesiono kolejne budynki fabryczne należące do tego kompleksu. Apreturę, bielnik, elektrownie, gazownie. Najdalej była wykończalnia tkanin. Całość zajmowała powierzchnię aż 27 hektarów. Powstał potężny kompleks rezydencjonalno-mieszkalno-fabryczny, którego sercem była fabryka. Ważny również był pałac, wizytówka rodziny Poznańskiej, nie mający odpowiednika w całym mieście. Podobnie jak Karol Scheibler na Księży Młynie i Wodnym Rynku, tak Izrael Poznański przy ulicy Ogrodowej wzniósł osiedle dla swoich robotników. Przeniósł nawet dla nich z Placu Kościelnego niewielki kościółek modrzewiowy, który nosi dzisiaj wezwanie świętego Józefa. Nieopodal dostawiono także salę zabaw połączoną z Domem Kultury. Były to ulubione miejsca wypoczynku robotników Poznańskiego w niedzielne popołudnia.
Okres dwudziestolecia międzywojennego to czas końca fortuny rodziny poznańskich. Wynikał on z kryzysów światowych, które nawiedzały również i Europę, w tym ziemię polskie właśnie w tym okresie. Rodzina poznańskich straciła i fabrykę, i pałac, w którym władze wojewódzkie umieściły swoją siedzibę. Po II wojnie światowej władza ludowa znacjonalizowała dawne zakłady bawełniane Izraela Poznańskiego. Otrzymały nowe imię – Juliana Marchlewskiego. Produkowano tutaj tkaniny wciąż aż do 1991 roku. Potem nastała pustka, trudny czas po upadku przedsiębiorstwa. Wypełniono ją po kilku latach, tworząc potężne centrum handlowo-kulturalno-rekreacyjne. A w Przędzalni istnieje dzisiaj pierwszy w Łodzi czterogwiazdkowy hotel. Kiedyś pracowało ponad 15 tysięcy wrzecią. Takich kondygnacji mamy tutaj 5. Potężna przestrzeń wymagała solidnej konstrukcji, którą zapewniały 4 rzędy żeliwnych kolumn podtrzymujących wspaniałe łukowate sklepienie. Historycznym wnętrzom dawnej przędzalni lekkości, a nawet wdzięku dodają swoiste atria, które przecinają każdą z kondygnacji, aż po sam dach. W starożytnym Rzymie atria umieszczano również w dach. Przez nie wpadały promienie świetlne, które rozjaśniały wnętrza domów patrycjuszy. Uszanowanie tej wyjątkowo fascynującej architektury przemysłowej Hilariego Majewskiego, charakterystycznej dla Łodzi, i pokazanie tego w ten sposób, żeby widz, który znajduje się, gość, który jest w tym pomieszczeniu, czuł świadectwo historii, żeby jednocześnie też wiedział, że jest w obiekcie autentycznym, w obiekcie współczesnym. Czyli współczesna architektura pokazuje się w pełnej okazałości i komponuje się z historyczną substancją. Moim zdaniem najwspanialszy budynek architektury przemysłowej w Polsce, ale można też zaryzykować stwierdzenie, że najwspanialszy budynek tego typu zachowany w Europie. Tutaj znajdowała się kiedyś maszyna parowa, olbrzymie urządzenie, które wznosiło się przez 3 kondygnacje, czyli miała ponad 10 metrów wysokości i napędzała wszystkie piętra systemem pasów transmisyjnych. Elementy dawnych urządzeń, metalowe punkty mocowania, wszystko to zostało pokazane i jest dostępne dla gościa w zasięgu ręki. Znajdujemy się obecnie w jednej z głównych części restauracji hotelowych. Swoisty przyjaciel robotników pracujących na przędzalni, właściwie kobiet, których było przecież najwięcej na hali produkcyjnej. Wentylator, który pierwotnie znajdował się w oknie jednej z kondygnacji owej fabryki. Jesteśmy wciąż w przędzalni Poznańskiego, na drugiej kondygnacji. Te pierwotnie surowe mury fabryczne przeżyły metamorfozę.
Dzisiaj są tu wspaniałe, ekskluzywne pokoje hotelowe. Chociażby zagłówki przy łóżku inspirowane są łódzką awangardą, sztuką łódzkiej awangardy Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego. Natomiast te niewielkie poduszeczki mają motywy takie same, jak produkowano ponad 100 lat temu tutaj w fabryce Poznańskiego. Te same wzory tutaj wytwarzano. One wychodziły z miejscowej tkanki. Ciekawostką w pokojach na pierwszym i drugim piętrze są niepozorne ławeczki usytuowane poniżej okna. Znajdują się one jedynie na tych dwóch kondygnacjach, dlatego że budynek jest szerszy u podstawy. Zwęża się ku szczytowi. W jednym z apartamentów, również na najwyższej kondygnacji przędzalni, znajduje się pewien skarb. Wspaniałe, żeliwne schody o bardzo misternej, ażurkowej robocie. Zapis historii tego miejsca. Koroną wieńczącą dawne zamczysko łódzkiego króla bawełny Izraela Kalmanowicza Poznańskiego jest dzisiejszy taras widokowy. Stąd rozpościera się wspaniała panorama na dawne imperium bawełniane tego potentata.